Niech jajka będą kolorowe. A dyngus mokry. Już? Źle? Witajcie, to znowu my. Zbliżają się kolejne święta, więc z tej okazji chcieliśmy Wam złożyć kolejne życzenia. No i pewnie po raz kolejny zastanawiacie się, co my mamy wspólnego ze świętami, które jednak mają charakter mocno religijny. No a my tu się bawimy filozoficznie. Uzasadnienie jest dosyć proste. Religia, bez względu na to, jak się do niej podchodzi, stanowi dosyć wyraźną prowokację, pewne wyzwanie dla filozofii, ponieważ proponuje i zawiera pewne tezy, pewne przesłania filozoficzne, z którymi filozofia musi się zmierzyć i zapytać o ich prawdziwość. Ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie takie sfery. Po pierwsze, obchody świąt Wielkiej Nocy związane są z pewnymi fundamentalnymi, uniwersalnymi symbolami dotyczącymi życia człowieka. Życie, śmierć, światło, ciemność, radość, smutek przewijają się właściwie w życiu każdego z nas. No i pytanie jest, jak one się nawzajem do siebie mają, w jakich relacjach pozostają, czy któreś z nich przeważa, jeśli tak, to dlaczego? A drugi wątek, który zawiera się w tych świętach i który jest no, wyraźną chyba prowokacją z tych świąt płynącą, to jest pytanie o fundamentalny sens życia i śmierci. To, jak skończyła się historia Jezusa, bez względu na to, kto w jaki sposób go postrzega, czy tylko i wyłącznie jako człowieka, czy być może powariowanego człowieka, być może samozwańczego proroka, a być może Boga, jak niektórzy uważają, jest rzeczą z filozoficznego punktu widzenia do pewnego stopnia wtórną. Jego historia skończyła się tak, jak skończy się no, na 99% historia każdego z nas, przynajmniej w tym wymiarze, który znamy, a więc śmiercią. Grób został zasunięty kamieniem. I teraz pytanie jest, czy to już rzeczywiście jest koniec? Czy nasze życie zmierza tylko i wyłącznie do grobu? Nic dalej nie będzie. Chrześcijaństwo stanowi prowokację o tyle, że twierdzi, że nie tylko, że jest coś dalej, ale że historia Jezusa się na tym nie skończyła. I że jednak nie do końca te interpretacje jego tożsamości są wtórne w stosunku do tego, co się stało. Jak jest naprawdę, każdy pewnie musi rozstrzygnąć we własnym sercu i w rozumie sam, mając świadomość, że to może mieć jednak dosyć solidne konsekwencje na jego praktykę życiową, na jego sposób przeżywania relacji z ludźmi, z samym sobą i z otaczającym nas światem. Takie doszukiwanie się wątków filozoficznych w różnych wymiarach kultury jest już w pewnego rodzaju taką naszą przywarą, można powiedzieć. Ale i przywilejem. Ale i przywilejem, dokładnie tak. Myślę, że każdy z nas w pewnym sensie tutaj nawet na studiach filozoficznych jakoś te święta będzie przeżywał i ze względu na to właśnie też chcieliśmy Wam życzyć wszystkiego co najlepsze, radości w domu, smacznego jajka, mokrego dyngusa, żebyście te święta spędzili w rodzinnym gronie, w cieple, żebyście mogli z bliskimi razem dobrze przez te święta przejść. A tak po filozoficznemu, niech jakkolwiek przez Was pojmowana transcendencja wydarzy Wam się w immanencji. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Jeżeli chcecie bardzo często oglądać tą przystojną twarz, przychodźcie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.